Przeczytajmy urywek z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 4 rozdział. Od 7 do 19 wiersza. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, od 7 do 19 wiersza. Umiłowani, miłujmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, z Boga się narodził i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga w nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział. Jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Po tym poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my będziemy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Der Apostel Johannes war ein Jünger des Herrn Jesus. Apostoł Jan był uczniem Pana Jezusa. Wahrscheinlich war er der jüngste von den 12 Jüngern. Prawdopodobnie był najmłodszym ze wszystkich 12 uczniów. Wir finden ihn oft mit Petrus zusammen. Często go oglądamy razem z Piotrem. Aber es war ein großer Unterschied zwischen Johannes und Petrus. Ale była wielka różnica pomiędzy Janem a Piotrem. Petrus hat gern und viel gesprochen. Piotr dużo i chętnie mówił. Johannes hat fast immer geschwiegen. A Jan prawie zawsze milczał. Aber er war immer ganz nahe beim Herrn Jesus. Ale on zawsze był bardzo blisko Pana Jezusa. Das macht den jungen Gläubigen Mut. A to daje zachętę dla wszystkich młodych wierzących. Auch wenn man jung im Leben und jung im Glauben ist. Bo nawet jeżeli się jest młodym wiekiem i młodym we wierze, kann man leben praktisch sehr nahe beim Herrn. To można żyć praktycznie bardzo blisko Pana. Johannes saß im Schoß des Herrn. Jan siadywał przy łonie Pana. Er lehnte an die Brust des Herrn. On skłonił swoją głowę na pierś Pana. Johannes war auch, so viel wir wissen, der einzige, der am Kreuz stand. I na ile dobrze wiemy, to prawdopodobnie Jan był tym jedynym, który z uczniów stał przy krzyżu Pana.
Und es ist auch Johannes, der den Soldat gesehen hat, der in die Seite des Herrn Jesus wurde. I to prawdopodobnie Jan był tym, który widział tego żołnierza przebijającego włóczniom bok Pana, als jenes Blut und Wasser herauskam, z którego to boku wypłynęła krew i woda. Jenes Zeugnis für das Ergebnis des Werkes des Herrn auf Golgatha. To jest świadectwo na ten wynik tego wielkiego dzieła na krzyżu Golgoty. Dann sehen wir ihn wieder, wie er dabei ist, als der Auferstandene den Jüngern begegnete. I oglądamy go również jako tego, który jest obecny, gdy Pan zmartwychwstały ukazuje się uczniom. Er ist mitgegangen mit Petrus, Fische zu fangen, wieder Fische zu fangen. On poszedł też razem z Piotrem, aby ponownie łowić ryby. Und der Herr Jesus steht am Ufer, aber die Jünger erkennen ihn nicht. Pan Jezus stanął wtedy na brzegu, ale uczniowie nie rozpoznali go. Dann ist Johannes der Erste, der ihn erkennt. I Jan był tym, który jako pierwszy z łodzi go rozpoznał. Da haben wir eines der wenigen Worte von Johannes. I tam mamy zapisane w tym zdarzeniu jedne z niewielu słów, jakie słyszymy z jego ust. Er sagt aus dem Schiff heraus, es ist der Herr. On, będąc jeszcze w łodzi, zawołał, to Pan jest. Und das Ende des Johannes Evangeliums ist sehr schön. I zakończenie też Ewangelii Jana jest bardzo piękne. Daher Jesus beginnt zu laufen. Pan Jezus zaczyna odchodzić. Petrus folgt ihm nach. Piotr idzie za nim. Und Johannes folgt ihm nach. I również Jan zaczął iść za nim. Nachdem der Herr Jesus in den Himmel hinaufgestiegen war, a potem, gdy Pan Jezus już wstąpił do nieba, sehen wir, dass der Geist Gottes auf Erden kam. Widzimy, że i Duch Boży przyszedł na ziemię. Und es wird uns berichtet am Anfang der Apostelgeschichte. I jest nam opisywane na początku dziejów apostolskich, dass Petrus und Johannes wieder miteinander waren. Że razem ze sobą przebywali Piotr i Jan. Es ist sehr eindrücklich, die ersten Kapitel der Apostelgeschichte zu lesen. To wywiera wielkie wrażenie na nas, gdy czytamy pierwsze rozdziały Księgi Dziejów Apostolskich. Nachdem der Geist Gottes auf Erden kam, a potem, gdy Duch Boży zstąpił na ziemię, hat Petrus jene gewaltigen Ansprachen, Reden gehalten. Piotr wygłosił wtedy te znane, potężne kazanie, durch welche tausende zum Glauben gekommen sind. Przez które tysiące osób uwierzyło. Und Johannes steht schweigend dabei. A Jan stał w milczeniu obok niego. To naprawdę jest obraz wywołujący wielkie wrażenie, gdy patrzymy na tych dwóch uczniów. Jeden z nich mówi, a drugi milczy. Ale oni szli razem ze sobą. Dann hat Johannes noch einmal fast 50 Jahre geschwiegen. A następnie Jan prawie 50 lat znowu milczał. Und als er schon sehr alt geworden war, a gdy już znalazł się w bardzo podeszłym wieku, hat er inspiriert durch den Geist Gottes, to on inspirowany przez Ducha Bożego fünf Dokumente der Heiligen Schrift geschrieben. Zapisał 5 dokumentów zawartych w Piśmie Świętym. Gewaltige göttliche Dokumente. Potężne boskie dokumenty. Das Johannes Evangelium. Mianowicie Ewangelię Jana. Die drei Briefe des Johannes. 3 listy Jana. Und die Offenbarung. I Księga Objawienia. Und wenn wir jetzt einen Abschnitt gelesen haben aus dem ersten Johannesbrief. I gdy teraz żeśmy czytali urywek z tego pierwszego listu Jana, dann möchte ich darauf hinweisen. To chciałbym na to wskazać, dass man diesen Brief nur verstehen kann, wenn man das Johannes Evangelium kennt.
że ten list można zrozumieć tylko wtedy, jeżeli się zna Ewangelię Jana. Es besteht eine starke Verbindung zwischen dem Johannes Evangelium und den Johannes Briefen. Dlatego, że istnieje bardzo mocny związek pomiędzy Ewangelią Jana a jego listami. Im Johannes Evangelium wird uns der Herr Jesus als der Mensch gewordene Sohn Gottes gezeigt. W Ewangelii Jana pokazany jest nam Pan Jezus jako Syn Boży, który stał się człowiekiem. Und zwar, dass er das ewige Leben ist. A mianowicie jako ten, który jest życiem wiecznym. Im ersten Johannesbrief sehen wir, dass die, die an den Herrn Jesus glauben, w pierwszym liście Jana oglądamy to, że ci, którzy wierzą w Pana Jezusa, dieses ewige Leben bekommen haben. Oni otrzymali te życie wieczne. Gibt einen wichtigen Satz im ersten Johannesbrief. I bardzo ważne zdanie jest zapisane w pierwszym liście Jana. Der heißt, was wahr ist in ihm und in euch. Kapitel 2. Drugi rozdział. Kann mir jemand helfen? Może ktoś zna ten wiersz? To, co było prawdą w nim, jest również i w was. In Kapitel 2 wird uns also mitgeteilt, was wahr ist im Herrn Jesus, ist auch wahr in dem Glauben. W tym drugim rozdziale jest zapisane zdanie, że to, co było prawdziwe, czy prawdą w Panu Jezusie, również jest i prawdą, czy prawdziwe w was, das w heißt, tych, którzy uwierzyli. Das heißt, dass der Glaubende dasselbe Leben hat, wie der Herr Jesus. Das Leben ist. A to oznacza, że ten, który jest wierzącym, posiada takie same życie, jakim to życiem jest Pan Jezus. Nur gibt es einen großen Unterschied. Ale jest w tym jedna wielka różnica. Im Johannes Evangelium wird uns gesagt, dass der Herr Jesus Leben in sich selbst hat. W Ewangelii Jana jest napisane, że Pan Jezus ma żywot sam w sobie. Das heißt, er kann Leben geben dem Glauben. To znaczy, że on może dać życie tym, którzy wierzą. Wir, die Glaubenden, haben nicht Leben in uns selbst. Bo my, wierzący, nie mamy życia sami w sobie. Das heißt, wir können es anderen nicht geben. To znaczy, że my nie możemy dać innym tego życia. Wir haben Leben im Herrn Jesus. My mamy życie w Panu Jezusie. Das Leben ist in seinem Sohne, schreibt Johannes. Jan pisze, że żywot jest w Synu Jego. Wenn wir etwas sagen möchten über den Inhalt des ersten Johannesbriefes. Jeżeli coś chcemy powiedzieć na temat treści tego pierwszego listu Jana, dann können wir uns sehr kurz fassen und drei Worte sagen. To możemy to bardzo krótko streścić w postaci trzech słów. Johannes sind drei Worte wichtig. Bo dla Jana trzy słowa są bardzo ważne. Das erste Wort ist Licht. Pierwszym słowem to jest światłość. Das zweite Wort ist Liebe. Drugim słowem jest miłość. Und das dritte Wort ist Leben. I trzecim słowem jest żywot. Das ist der große Inhalt des ersten Johannes.
I taka jest też ta cała treść, wielka treść tego pierwszego listu Jana. Zweimal sagt Johannes, dies ist die Botschaft. Dwukrotnie Jan mówi, takie jest poselstwo. Und dann sagt Johannes drittens, dies ist das Zeugnis. I po trzecie Jan mówi, a takie jest świadectwo. Ich möchte diese drei Stellen zeigen. Chciałbym wskazać na te trzy miejsca. Kapitel 1, vers 5. W pierwszym rozdziale, w piątym wierszu. Dies ist die Botschaft. 1, vers 5 am Anfang. A to jest zwiastowanie, u nas jest napisane. Czyli poselstwo też. Und dann spricht er, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. A dalej w treści tego wiersza czytamy, że Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. In Kapitel 3, vers 11 sagt er noch einmal, dies ist die Botschaft. I w trzecim rozdziale, ponownie w 11 wierszu, albowiem to jest zwiastowanie, które słyszeliście od początku. Und dann spricht er von Liebe. A w tym wierszu on mówi o miłości. Und in Kapitel 5, i w piątym rozdziale, vers 11, w jedenastym wierszu, sagt er, dies ist das Zeugnis. A takie jest to świadectwo, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, że Bóg dał nam żywot wieczny. Und dieses Leben ist in seinem Sohne. A żywot ten jest w Synu Jego. Licht, Liebe, Leben. Światłość, miłość, żywot. Das ist der große Inhalt des Johannes, ersten Johannesbriefes. Taka jest wielka treść tego pierwszego listu Jana. Wir haben einen Abschnitt gelesen von der Liebe. A my żeśmy przeczytali urywek o miłości. Und wir können diesen Abschnitt überschreiben mit dem letzten Satz, den wir gelesen haben. A tytuł możemy postawić z treści ostatniego zdania, które żeśmy przeczytali. Kapitel 4, vers 19. Mianowicie czwarty rozdział, 19 wiersz. Wir, die Kinder Gottes, lieben, weil er, Gott, uns zuerst geliebt hat. My, dzieci Boże, miłujemy dlatego, że On nas przedtem umiłował. Das ist die große Überschrift über unseren Abschnitt. Taki wielki tytuł można nad tym przeczytanym urywkiem zapisać. Johannes schreibt, dass der große Charakter der Kinder Gottes ist, dass sie lieben. Tak, Jan pisze, że tą najważniejszą cechą charakteru dzieci Bożych jest to, że oni miłują. Und zwar meint er, dass sie einander lieben. A mianowicie on ma na myśli, że oni się wzajemnie miłują. Aber wir haben nicht angefangen zu lieben, Gott hat angefangen zu lieben. Ale to nie my, żeśmy zaczęli miłować. Bóg zaczął miłować. Er hat uns geliebt. On nas umiłował. Und Paulus spricht auch über diese Tatsache. I Paweł również mówi o tym fakcie. Und ich hoffe, dass ihr die Stelle kennt. Mam nadzieję, in Römer, Kapitel 5. Mam nadzieję, że znacie to miejsce z listu do Rzymian z 5 rozdziału. Da steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Tam jest napisane, że miłość Boża rozlała się w naszych sercach. Durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Przez Ducha Świętego, którego On nam darował. Der Apostel Paulus will damit zeigen, dass diese Liebe Gottes uns gegeben ist. Apostoł Paweł chce nam pokazać, że ta miłość Boża została nam darowana. Und dass wir uns daran erfreuen dürfen. I że my możemy się w niej cieszyć. Und das ist genau auch das Thema unseres Abschnittes. I taki jest dokładnie temat naszego urywku przeczytanego. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder Gottes einander lieben. Jest to bardzo ważne, aby dzieci Boże się wzajemnie miłowały. Aber manchmal ist das ein wenig schwach unter uns. Ale czasami słabo to wygląda pomiędzy nami. Manchmal nicht sehr stark zu sehen.
a czasami nie można zbyt mocno tego oglądać. Und es geht dem Johannes darum, dass diese Liebe unter den Kindern Gottes vermehrt wird. A Janowi chodzi o to, aby ta miłość wśród dzieci Bożych się pomnażała. Und er zeigt uns in diesem Abschnitt, wie dies vermehrt werden kann. A on nam pokazuje w tym przeczytanym urywku, w jaki sposób może się ona rozmnożyć. Es geht ihm nicht so sehr darum zu sagen, strengt euch an, einander zu lieben. Tu nie tak bardzo chodzi o to, abyśmy my się wysilali wzajemnie się miłować, sondern er zeigt uns, dass wir uns mit der Liebe Gottes zu uns beschäftigen sollen. Ale on nam pokazuje, że my powinniśmy się więcej zajmować tą miłością Bożą do nas. Und in dem Maß, wie Kinder Gottes sich erfreuen in der Liebe Gottes zu ihnen. I tylko w tej mierze, w jakiej dzieci Boże się zaczynają cieszyć z tej miłości Bożej do nich, in dem Maß sind wir auch fähig, einander zu lieben. Tylko w tej mierze jesteśmy teraz zdolni, aby nawzajem się miłować. Das ist das, die ganze Bemühung von Johannes in diesem Abschnitt. Taki jest wysiłek Jana, aby w tym urywku nam to pokazać. Johannes möchte, dass wir in drei Richtungen blicken. A Jan chciałby, abyśmy spoglądali w trzech kierunkach. Glaubende Menschen haben Augen am Herzen. Ludzie wierzący mają oczy na swoim sercu. Und mit diesen Augen können sie in drei Richtungen blicken. A tymi oczami potrafią spoglądać w trzech kierunkach. Sie können blicken zurück nach Golgatha. Oni potrafią spoglądać wstecz na Golgotę. Sie können aufwärts blicken zum Herrn. Mogą spoglądać w górę do Pana. Und sie können vorwärts blicken ans Ziel. I mogą spoglądać do przodu na swój cel. Und genau das ist das, was der Apostel hier vor uns stellt. I to jest dokładnie to, co nam tu przedstawia apostoł. Ich möchte das jetzt konkret zeigen. I teraz chciałbym to wszystko konkretnie pokazać. In Vers 7 bis 10 w wierszach od 7 do 10 haben wir den Blick zurück nach Golgatha. Oglądamy właśnie ten opis tego spojrzenia wstecz na Golgotę. In Vers 11 bis 16 w wierszach od 11 do 16 haben wir den Blick aufwärts zu Gott. Oglądamy tu nasze spojrzenia w górę do Boga. In Vers 17 bis 19 haben wir den Blick vorwärts ans Ziel. A w wierszach od 17 do 19 mamy opisane nasze spojrzenie naprzód, w przód, do przodu, tam, do celu. Der Apostel Johannes zeigt uns hier ein Panorama. Apostoł Jan pokazuje nam tutaj swoistą panoramę. Er sagt, schaut rückwärts nach Golgatha. On mówi do nas, spójrzcie wstecz na Golgotę. Schaut aufwärts zu Gott. Spoglądajcie w górę do Boga. Schaut vorwärts ans Ziel. I spoglądajcie do przodu na swój cel. Und ihr werdet überall Liebe sehen. A wszędzie zobaczycie miłość. Das ist etwas Wunderbares für Kinder Gottes. To jest coś cudownego dla dzieci Bożych. Wenn wir jetzt die Verse betrachten miteinander, i gdy teraz będziemy te wiersze rozważać jeden po drugim, dann muss ich noch etwas sagen über die Art und Weise, wie Johannes schreibt, in manchen Versen schreibt. To muszę jeszcze wyjaśnić, w jaki sposób Jan czasami w niektórych wierszach się do nas zwraca. In manchen Versen schreibt Johannes abstrakt. W niektórych wierszach Jan pisze abstrakcyjnie. Nicht immer, aber manchmal. Nie zawsze, ale czasami. Und es geht darum für uns zu erforschen, wann er abstrakt schreibt und wann er praktisch schreibt. I to teraz od nas zależy, abyśmy to badali, w którym miejscu on pisze abstrakcyjnie, a kiedy jest w swoich wypowiedziach bardzo praktyczny. Möchte jetzt erklären, was abstrakt ist. Chciałbym teraz wyjaśnić, co to znaczy to określenie abstrakcyjne. Das ist die Darstellung einer Sache, wie sie in sich selbst ist, ohne jede Beimischung.
abstrakcyjne przedstawienie to jest przedstawienie sprawy, jaka ona sama w sobie jest, bez jakiejkolwiek domieszki. Ich sage ein Beispiel. Podam to na przykładzie. Wir haben in der Schweiz ein Getränk. My w Szwajcarii mamy napój. Das trinkt man nirgendwo sonst in den Ländern Europas. Który nigdzie w innych krajach Europy nie jest podawany. Es ist Milchkaffee. To jest napój, który można nazwać mleczna kawa. Wir machen eine halbe Tasse voll Kaffee und die andere Hälfte Milch. Mianowicie dlatego, że my pół filiżanki napełniamy mlekiem, a drugą połowę kawą. Vielleicht ist das ein seltsames Getränk für euch, aber wir haben es gern. Może dla was będzie to napój nadzwyczajny, ale my bardzo go lubimy. Milch ist weiß. Mleko jest białe. Und Kaffee ist schwarz. Kawa jest czarna. Aber wenn ich in der Schweiz Milch trinke, ist sie braun. Ale gdy ja w Szwajcarii piję ten napój, to on jest brązowy. Weil Kaffee beigemischt ist. Dlatego, że do mleka domieszano kawy. Und dennoch sage ich nicht, Milch ist braun. A przecież ja nie będę mówił, że mleko jest brązowe. Sondern ich sage, Milch ist weiß. Tylko będę mówił, mleko jest białe. Und wenn ich Kaffee braun trinke, dann sage ich nicht, Kaffee ist braun. A jeżeli kawę piję brązową, to nie będę mówił, że kawa jest brązowa. Sondern ich sage, Kaffee ist schwarz. Tylko będę mówił, kawa jest czarna. Und genau so spricht Johannes in Vers 7 und 8 unseres Abschnitts. I dokładnie tak samo mówi tutaj Jan w naszym przeczytanym urywku od 7 do 8 wiersza. Er sagt abstrakt, jeder, der liebt, ist aus Gott geboren. On mówi tutaj abstrakcyjnie, że każdy, który miłuje, narodził się z Boga. Wenn in einem Menschen wahre göttliche Liebe hervortritt, jeżeli u jakiegoś człowieka występuje prawdziwa Boża miłość, und wenn es auch nur schwach ist, nawet jeżeli tylko to jest słaba miłość, es ist der Beweis, dass er von neuem geboren ist. To ona jest dowodem na to, że ten człowiek narodził się na nowo. Denn Liebe ist der Charakter eines Menschen, der Leben hat aus Gott. Bo miłość jest cechą charakteryzującą człowieka, który ma życie z Boga. In Vers 8 sagt er das genaue Gegenteil. A w wierszu 8 mówi rzecz dokładnie odwrotną. Wer nicht liebt, kto nie miłuje, das heißt, wenn niemals im Leben eines Menschen göttliche Liebe gesehen wird, nicht einen Funken. To znaczy, chodzi tutaj o człowieka, w którego życiu nigdy nawet jakiś przebłysk miłości Bożej nie można zauważyć. Dann kennt er Gott nicht, das heißt, er ist nicht von neuem geboren. To taki człowiek nie zna Boga, a to oznacza, że on nie narodził się na nowo. Denn, sagt er, und jetzt sagt er, eine großartige Aussage. Gdyż, i tutaj następuje bardzo potężna wypowiedź. Gott ist Liebe. Bóg jest miłością. Und dann richtet er unsere Blicke nach Golgatha. I następnie on kieruje nasze spojrzenia na Golgotę. Auch Paulus tut das in Römer 5. Również i Paweł to czynił w liście do Rzymian w 5 rozdziale. Er sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. On mówi, miłość Boża rozlała się w sercach naszych. Und er wünscht, dass wir diese Liebe Gottes betrachten. I on życzył sobie tego bardzo, abyśmy my oglądali tą miłość Bożą. Aber dann fordert er uns nicht auf, in uns hineinzublicken. Ale przy tym on nie wzywa nas, abyśmy spoglądali do nas samych. Sondern er fordert uns auf nach Golgatha. Ale on wzywa nas, abyśmy w tym celu spoglądali na Golgotę. Wenn du etwas wissen willst von der Liebe Gottes, jeżeli ty coś chcesz dowiedzieć się o miłości Bożej, dann musst du nach Golgatha blicken.
to musisz spoglądać na Golgotę. Und das haben wir in Vers 9 und 10. I o tym czytamy w wierszu 9 i 10. Gott hat seine Liebe gezeigt, Bóg pokazał swoją miłość, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, iż syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat. Und das bedeutet nicht nur, dass er kam und hier lebte. A to wcale nie oznacza tylko to, że on tu przyszedł i żył na tym świecie. So das bedeutet, dass er kam, hier lebte und starb. Ale to oznacza, że on przyszedł, żył i umarł. Und durch seinen Tod haben wir Leben bekommen. A przez jego śmierć my żeśmy otrzymali życie czy żywot. Das ist, was er in Vers 9 sagt. To jest to, o czym on nam mówi w wierszu 9. Der Beweis der Liebe Gottes ist, a dowodem miłości Bożej jest to, dass Menschen, die tot waren, Leben bekommen. Że ludzie, którzy byli umarłymi, otrzymali życie. Das ist eine wunderbare Liebe. Jest to cudowna miłość. Ich hoffe, dass sie wahr ist bei euch allen. Mam nadzieję, że to jest prawdą, jeśli można by powiedzieć, o was wszystkich. Dass wir alle erkannt haben, dass wir in uns selbst moralisch tot waren. Że my wszyscy żeśmy kiedyś to poznali, że sami w sobie moralnie byliśmy umarłymi. Und dass wir uns nicht zu verbessern vermochten. I że nie byliśmy w stanie siebie samych poprawić. Und dass wir ein ganz neues Leben bekommen mussten. I że musieliśmy otrzymać całkiem nowe życie. Und auf der Grundlage von Golgatha. I na tej podstawie Golgoty schenkt Gott dem Glaubenden dieses wunderbare ewige Leben. Bóg daruje każdemu wierzącemu te cudowne wieczne życie. Aber diese Menschen, die zu Gott kommen im Glauben, ale tacy ludzie, którzy przychodzą do Boga we wierze, das sind solche, die gesündigt haben. To są ludzie, którzy zgrzeszyli. Gott kann das nicht übersehen. Bóg nie może tego przecież pozostawić niezauważonym. Denn Gott ist Licht. Gdyż Bóg jest światłością. Und gar keine Finsternis in ihm. A nie ma w nim żadnej ciemności. Er kann Sünde nicht sehen. On nie może patrzeć na grzech. Und wir Menschen haben gesündigt. A my ludzie żeśmy zgrzeszyli. Und diese Sünden haben uns schmutzig gemacht. A te grzechy nas zbrudziły. Aber etwas noch viel schwerer ist dabei geschehen. Ale jeszcze coś bardziej gorszego się jeszcze zdarzyło. Durch unsere Sünden haben wir Gott verunehrt, beleidigt. My żeśmy przez nasze grzechy zniesławili, urazili Boga. Daran denken wir zu wenig. Ach, o tym tak mało myślimy. Wenn eines meiner Kinder etwas Schlimmes tut, jeżeli jedno z moich dzieci uczyni coś złego, dann fällt auf mich als Vater Unehre. To na mnie jako ojca spada od razu niesława. Und wir Menschen waren, sind Geschöpfe Gottes. A my, ludzie, jesteśmy stworzeniem Bożym. Und durch unsere Sündigen ist Gott verunehrt worden. A przez nasze grzechy Bóg został zniesławiony. Und Gott, der Heilig ist, fordert Sühne. A Bóg, który jest święty, on teraz żąda ubłagania, przebłagania. Und niemand im Himmel und auf Erden konnte diese Sühne vollbringen. I nikt nie potrafił ani na ziemi, ani na niebie dokonać tego przebłagania, jak jedynie tylko sam Pan Jezus na krzyżu Golgoty. Taka jest treść 10 wiersza. On posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Wenn wir nach Golgatha blicken, sehen wir die zwei großen Ergebnisse des Werkes Christi. Gdy spoglądamy na Golgotę, widzimy te dwa wielkie skutki dzieła Chrystusowego.
Gott hat auf dieser Grundlage im Glaubenden das Werk, ein Werk getan, dass er neues Leben bekommt. Bóg przez dzieło swojego Syna dokonał dzieło również i przemiany w tym wierzącym, aby mógł otrzymać nowe życie. Und aufgrund des Werkes auf Golgatha, i na podstawie tego dzieła na Golgocie sind alle unsere Sünden gesühnt. Zostały zgładzone wszystkie nasze grzechy. Das heißt, sie sind für immer weggenommen vor den heiligen Augen Gottes. To oznacza, że one zostały na zawsze usunięte sprzed świętych oczu Bożych. Und wir finden in Vers 11, dass er sagt, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt. I czytamy w wierszu 11, umiłowani, jeśli Bóg nas tak umiłował. Da meint Johannes, wenn Gott uns auf eine so wunderbare Weise geliebt hat. A tu Jan ma na myśli to, że jeżeli Bóg nas w tak cudowny sposób umiłował, dann wollen auch wir einander lieben. To również i my powinniśmy nawzajem się miłować. Wir sind es sogar schuldig. Schuldig steht hier. My nawet w niemieckim tłumaczeniu Biblii czytamy, że my jesteśmy winni tego, aby się nawzajem miłować. Und jetzt kommt dieser Vers 12, den wir nur verstehen, wenn wir Johannes Evangelium Kapitel 1 kennen. I teraz przychodzi 12 wiersz, który jesteśmy w stanie zrozumieć tylko wtedy, jeżeli dobrze znamy pierwszy rozdział Ewangelii Jana. In Johannes 1 steht auch, niemand hat Gott jemals gesehen. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale jest też napisane, nikt nigdy Boga nie widział. Das ist eine Tatsache. To jest fakt. In 1. Timotheus Kapitel 6 finden wir einen wichtigen Ausspruch des Wortes. W pierwszym liście do Tymoteusza w 6. rozdziale czytamy bardzo ważną wypowiedź Słowa Bożego. Gott bewohnt das unzugängliche Licht. Że Bóg zamieszkuje światłość niedostępną. Und kein Mensch hat ihn gesehen und kein Mensch kann ihn sehen. I że żaden człowiek go nie widział i żaden człowiek nie może go widzieć. Wie können wir denn Gott kennen, wir Menschen, wenn wir ihn nicht sehen können? A więc jak możemy Boga poznać, jeżeli my jako ludzie nie możemy oglądać Boga? Und da sagt Johannes in Evangelium Johannes 1. I to mówi Jan w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale. Niemand hat Gott jemals gesehen. Nigdy nikt nie widział Boga. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kund gemacht. Ale ten jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, ten nam go objawił. Vor 2000 Jahren wurde Gott sichtbar hier auf Erden. Przed 2000 lat Bóg objawił się tutaj widzialnie na ziemi. In diesem wunderbaren Menschen Jesus von Nazareth. W tym cudownym człowieku, Jezusie z Nazaretu. Er sagt zu seinen Jüngern, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. On powiedział do swoich uczniów, kto mnie widział, widział również Ojca. Und jetzt wissen wir, dass dieser Sohn nicht mehr auf Erden ist. A teraz wiemy już, że ten Syn nie jest już na ziemi. Dieser Jesus von Nazareth ist nicht auf Erden geblieben. Ten Jezus z Nazaretu nie pozostał na tej ziemi. Er ist, nachdem er das Werk vollbracht, on po wykonanym dziele, dass er in Tod und Grab hinabgestiegen ist, mianowicie po tym, gdy on zstąpił w śmierć i do grobu, ist er auferstanden und dann nach einer gewissen Zeit in den Himmel gehoben. On zmartwychwstał i po pewnym okresie czasu został uniesiony w górę do nieba. Kann man jetzt
nichts mehr von Gott sehen. I teraz nie można już widzieć niczego z osoby Boga. Und jetzt erklärt uns Johannes, dass auch jetzt etwas von Gott gesehen werden kann auf Erden. Ale jednak Jan nam tutaj wyjaśnia, że i teraz można widzieć na ziemi coś z osoby Bożej. Nicht mehr im Sohne, im Herrn Jesus. I to nie już w Synu, w Panu Jezusie. Aber wenn Kinder Gottes einander lieben. Ale wtedy, kiedy dzieci Boże będą siebie nawzajem miłować. Das ist der Inhalt von Vers 12. Taka jest treść wiersza 12. Wenn Kinder Gottes einander lieben, jeżeli dzieci Boże się nawzajem miłują, dann wird Gott in ihnen sichtbar hier auf Erden. To Bóg będzie w nich widoczny tutaj na tej ziemi. Niemand hat Gott jemals gesehen, Vers 12. Wiersz 12 mówi: Boga nikt nigdy nie widział. Wenn wir einander lieben, jeżeli nawzajem się miłujemy, so bleibt Gott in uns, to Bóg trwa w nas, u nas jest mieszka, und seine Liebe ist vollendet in uns. A miłość Jego w nas doszła do doskonałości. Aber Johannes macht jetzt klar, wie wir das praktisch verwirklichen können. Ale Jan tutaj pokazuje, w jaki sposób możemy to praktycznie teraz urzeczywistniać. Indem wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Mianowicie wtedy, gdy będziemy my sami żyli w społeczności z Bogiem. Wir werden jetzt finden, i stwierdzimy in den folgenden Versen, to w następnych wierszach, dass er sagt, Gott in uns und wir in Gott. Bóg w nas, a my w Bogu. Johannes liebt es so zu sprechen, auch in seinem Evangelium. Tak, to jest umiłowany sposób wyrażania się Jana również i w jego Ewangelii. Gott in seinen Kindern und seine Kinder in Gott. Bóg w jego dzieciach, a jego dzieci w Bogu. Und für manche ist das eine sehr schwierige Aussage. Sie wird auch etwas verschieden vorgestellt im Worte Gottes. I dla niejednego człowieka jest to trudna wypowiedź, która też dodatkowo w różnorodny sposób jest przedstawiana w Słowie Bożym. Aber die Sache ist eigentlich sehr einfach. Ale w zasadniczo to cała ta rzecz jest bardzo prosta. Wenn Johannes schreibt Gott in uns und wir in Gott. Jeżeli Jan pisze, że Bóg w nas, a my w nim, dann meint er immer Gemeinschaft. To on zawsze ma na myśli społeczność. Er meint manchmal grundsätzliche Gemeinschaft. On czasami ma na myśli tą społeczność zasadniczą, tą główną. Jedes Kind Gottes ist in diese grundsätzliche Gemeinschaft mit Gott hineingestellt. W którą to każde dziecko Boże zostało wprowadzone. Aber manchmal meint er auch praktische Gemeinschaft. Ale czasami on ma na myśli też i społeczność praktyczną, die wir tagtäglich leben dürfen. W której to społeczności dzień po dniu możemy z Bogiem żyć. Kinder Gottes haben die Fähigkeit in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Dzieci Boże mają tą zdolność, aby w codzienności dzień po dniu żyć z Bogiem. Und zwar durch den Geist Gottes, den Gott uns gegeben hat. A to mianowicie przez Ducha Bożego, którego nam udzielił Bóg. Das ist die Bedeutung von Vers 13 und 14. Takie jest znaczenie 13 i 14 wiersza. Gott, der Heilige Geist, ist dem Glaubenden gegeben. Bóg, Duch Święty, został darowany wierzącemu. Und in der Kraft des Geistes vermag er in Gemeinschaft mit Gott zu leben. I on w mocy tego Ducha jest teraz w stanie żyć w tej społeczności. Das ist der Inhalt von Vers 13. Nicht Vers 13 und 14, ich habe mich versprochen. Przepraszam, poprzednio powiedziałem 13 i 14 wiersz. Nie, taka jest treść tylko 13 wiersza. Vers 14 ist ein besonderer Vers. Bo wiersz 14 to wiersz szczególnego rodzaju. Und das zeigt uns etwas Besonderes des Apostels Johannes. I pokazuje nam szczególną cechę apostoła Jana. Sein Dienst ist besonders
der Dienst an den Kindern Gottes. Bo jego służba była głównie skierowana do dzieci Bożych. Auch in unserem Abschnitt beschäftigt sich mit den Kindern Gottes. Również i w tym przeczytanym urywku on zajmuje się tutaj dziećmi Bożymi. Und doch vergisst nicht die verlorenen Menschen. A jednak on nie zapomina zgubionych ludzi. Und in Vers 14 durchbricht den Kreis der Kinder Gottes. I teraz w wierszu 14 widzimy, jak on wychodzi poza ten krąg dzieci Bożych. Und er sagt, das Angebot der Gnade Gottes steht immer noch für jeden, der dieses Heil in Christus noch nicht kennt. I mówi nam tutaj wyraźnie, że ta oferta łaski Bożej jeszcze jest skierowana do każdego, który jeszcze nie otrzymał zbawienia. Er gibt hier dem Herrn Jesus diesen wunderbaren Titel. I tutaj Jan udziela Panu Jezusowi tego cudownego tytułu. Der Titel Heiland der Welt. Tego tytułu Zbawiciel Świata. Im Herrn Jesus bietet Gott jedem Menschen das Heiland. Bo w Panu Jezusie Bóg oferuje każdemu człowiekowi zbawienie. Auch im Johannes Evangelium nennt diesen Titel. Również i w Ewangelii Jana on wymienia ten tytuł Pana. Er kann gefunden werden in Johannes 4. O tym możemy przeczytać w Jana w 4 rozdziale. Da hat der Herr Jesus eine Begegnung mit einer Frau am Brunnen zu Sichar. Bo tam jest opisane spotkanie Pana Jezusa z pewną niewiastą przy studni obok miasta Sychar. Und da geht eine Frau in ihr Dorf. I tam czytamy, że ta niewiasta poszła do jej wioski. Und sie bezeugt den Herrn Jesus. I ona zaczęła świadczyć o Panu Jezusie. Dann kommt selbst in jenes Dorf. A następnie on sam przyszedł do tej wsi. Und dann sagen die Menschen dieses Dorfes zu dieser Frau. A następnie ludzie tej wsi powiedzieli do tej niewiasty. Wir glauben nicht mehr nur deiner Worte willen. I już teraz nie wierzymy tylko z powodu twoich słów. Wir selbst haben gesehen und geglaubt, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Bo my sami żeśmy widzieli i uwierzyliśmy, że ten prawdziwie jest Zbawicielem Świata. Aber in Vers 15 und 16 kommt der Apostel wieder auf die Gemeinschaft der Kinder Gottes zu sprechen. Ale w 15 i w 16 wierszu ponownie wraca apostoł Jan do tematu społeczności między dziećmi Bożymi. Und in Vers 15 sagt er, Gott bleibt im Glaubenden und der Glaubende in Gott. A w wierszu 15 mówi, że Bóg trwa w tym, który wierzy, a on trwa w Bogu. Das ist das Gnadenangebot Gottes der Gemeinschaft mit seinen Kindern im täglichen Leben. To jest właśnie obraz tej oferty Bożej, że może każdy wierzący w codziennym swoim życiu trwać w społeczności z Bogiem. Jeden neuen Morgen dürfen wir Glaubende das wissen. I to każdego poranku, ciągle na nowo, każdy wierzący może o tym wiedzieć, dass dieser Gott der Liebe uns seine Gemeinschaft anbietet. Że ten Bóg miłości oferuje nam swoją społeczność. Er sagt zu dir am Morgen eines Tages, on mówi do ciebie każdego poranku następnego dnia, ich will mit dir gehen. Ja chcę iść z tobą w tym dniu. In Vers 16 haben wir die Antwort des Glaubenden. W wierszu 16 oglądamy tutaj odpowiedź wierzącego. Da dreht Johannes die Sache um. I tu widzimy, jak Jan odwraca tą sprawę. Seht ihr, Johannes liebt das mal etwas, das er gesagt hat, noch einmal zu sagen und dabei umzudrehen. Tak, widzicie, ja już to wtedy powiedziałem, że Jan lubi tak się wyrażać, żeby jedną sprawę przedstawić tak, a za chwilę ją przedstawić w odwrotny sposób. Er sagt, der Glaubende bleibt in Gott. On mówi, Gott in ihm.
że ten wierzący trwa w Bogu, a Bóg w nim. In diesem Vers fängt es nicht mit Gott an, sondern mit beim Glaubenden. On ten wiersz nie zaczyna od Boga, ale zaczyna mówić od strony wierzącego. Das ist das Vertrauen der Gemeinschaft. I tu w tym widzimy tą ufność, to zaufanie w tej społeczności. Vers 15 ist das Gnadenangebot Gottes der Gemeinschaft. W wierszu 15 za to oglądamy tą ofertę łaski Bożej, tą społeczność. Vers 16 zeigt uns, wie der Glaubende dieses Gnadenangebot im Vertrauen verwirklicht. A w wierszu 16 pokazuje nam, jak ten wierzący może ten dar społeczności teraz w swoim życiu urzeczywistniać. Noch einmal, jeden Morgen bietet Gott dem Glaubenden seine Gemeinschaft. Jeszcze raz to powtarzam, że każdego poranku Bóg ciągle na nowo każdemu wierzącemu oferuje tą społeczność. Und wie gut, wenn wir dann Antwort geben auf dieses Angebot. I jak dobrze jest, jeżeli my damy odpowiedź na tą ofertę. Und sagen, ja, ich möchte heute mit dir, diesem Gott der Liebe, durch das Leben gehen. I odpowiemy, tak, i tego dnia ja chcę z Tobą, Boże miłości, przejść ten dzień z Tobą. A w wers 17 richtet er unseren Blick ans Ziel. A w wierszu 17 on zaczyna nasze oczy kierować na cel. Und wenn der Glaubende ans Ziel blickt, bo jeżeli wierzący spogląda na swój cel, dann sieht er die Liebe Gottes vollendet. To on wtedy widzi tą dopełnioną miłość Bożą. Das heißt auf das Vollmaß gebracht. To znaczy, że ta miłość już doszła do swojej pełni. Der Glaubende hat Freimütigkeit am Tage des Gerichts. Tak, ten, który jest wierzący, może z ufnością spoglądać na ten dzień sądu. Er weiß, er kommt nicht mehr ins Gericht. Bo on wie, że on już nie stanie pod sądem. Das hat Johannes schon in Johannes Evangelium Kapitel 3 geschrieben. O tym już pisał Jan w swojej Ewangelii w trzecim rozdziale. Wer glaubt, wird nicht gerichtet. Kto wierzy, nie będzie już sądzony. Wer nicht glaubt, ist schon gerichtet. Ale kto nie wierzy, już jest teraz osądzony. Der Glaubende weiß, ich komme am Ziel, wenn mein Leben hier auf Erden zu Ende geht, nicht ins Gericht. Ten wierzący wie, że jeżeli ja dojdę do celu i moje życie na tej ziemi się zakończy, to ja nie stanę pod sądem. Aber Johannes denkt hier auch an das Offenbarwerden des Glaubenden am Richterstuhl des Christus. Ale również i Jan myśli o objawieniu się wszystkich wierzących przed stolicą sędziowską Chrystusową. Der Glaubende kommt am Ziel nicht ins Gericht. Bo wierzący, dochodząc do celu, nie stanie pod sądem. Aber er muss am Richterstuhl des Christus offenbar werden. Jedynie musi być objawiony przed tą stolicą sędziowską Chrystusową. Und der Richterstuhl des Christus ist für den Glaubenden ein Ort des Lichts. A ta stolica sędziowska Chrystusowa dla wierzącego jest miejscem światłości. Und ein Ort der Vergeltung. I miejscem, w którym otrzyma wynagrodzenie. Das ist ein feierlicher Moment. I to będzie chwila odświętna. Wenn der Jesus kommt zur Entrückung. Bo gdy Pan Jezus przyjdzie, aby pochwycić nas do siebie, dann werden wir die Glaubenden in den Himmel gehoben. To wtedy my wszyscy wierzący będziemy podniesieni w górę do nieba. Und jeder von uns muss vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. I każdy z nas musi być objawiony przed stolicą sędziowską Chrystusową. Und unser ganzes Leben wird dort sichtbar. I wtedy nasze całe życie będziemy tam mogli zobaczyć. Aber wir haben keine Angst
vor diesem Tag. Ale my nie boimy się tego dnia. Nein, wir haben Freimütigkeit in Bezug auf diesen Tag. Nie, my mamy wolność w związku z tym dniem, czy ufność taką. Und Johannes sagt auch warum. I Jan od razu mówi dlaczego. Wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Ende Vers 17. Pod koniec wiersza 17 czytamy, jaki on jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Wie er, der Herr Jesus, jetzt droben im Himmel ist. Jakim on, Pan Jezus, jest teraz w górze. Das heißt, der Herr Jesus ist bei Gott völlig angenommen droben in der Herrlichkeit. To znaczy, że Pan Jezus został w górze u swojego Ojca w pełni przyjęty. Weil er vollkommen rein lebte. Dlatego, że on doskonale tutaj czysto żył. Und weil er dieses Werk am Kreuz auf Golgatha vollkommen vollbracht hat. I dlatego, że on to dzieło na krzyżu Golgoty doskonale dokonał. Hat Gott ihn auferweckt. To Bóg go z martwych wzbudził. Und er hat ihn emporgehoben in den Himmel. I on go uniósł w górę, w niebo. Und er hat gesagt, setze dich zu meiner Rechten. I powiedział do niego, siądź po mojej prawicy. Er ist völlig bei Gott angenommen. On został w pełni przyjęty przez Boga. Wir, die Glaubenden, sind noch in der Welt. A my, wierzący, jeszcze znajdujemy się tu na tym świecie. A wir sind in Christus genauso bei Gott angenommen. Ale w Chrystusie dokładnie tak samo zostaliśmy przyjęci przez Boga. Und darum haben wir keine Angst vor dem Richterstuhl des Christus. I dlatego nie mamy żadnych obaw przed tą Chrystusową stolicą sędziowską. Der Richterstuhl des Christus ist auch der Ort der Vergeltung für uns. Bo ta Chrystusowa stolica sędziowska będzie miejscem nagrody dla nas. Aber nicht, was wir Böses getan haben. Ale nie będzie to wynagrodzenie za to, co żeśmy złego uczynili. Die Strafe für unser Böses tun hat unser Herr Jesus getragen auf Golgatha. Bo karę za to, co żeśmy złego czynili, to Pan Jezus poniósł na krzyżu Golgoty. Aber für das, was wir Gutes getan haben, werden wir Lohn empfangen. Ale za to, co żeśmy dobrego czynili, tam otrzymamy wynagrodzenie, nagrodę. Und darum haben wir keine Furcht. I dlatego my nie mamy teraz obaw w związku z tym. Und Johannes sagt, das ist ein Vollmaß der Liebe Gottes. I Jan mówi tutaj, że to jest pełnia tej miłości Bożej. Dass der Glaubende dem Ziel entgegen schreitet. Tak, że ten wierzący może teraz bez obaw kroczyć w kierunku tego celu. Ohne Furcht. Bez żadnego strachu. Und er sagt, Furcht ist nicht in der Liebe. I on mówi tutaj, że w miłości nie ma bojaźni. Er sagt, im Wesen der Liebe gibt es keine Möglichkeit der Furcht. On mówi tym samym, że w tej istocie miłości nie ma żadnej możliwości zaistnienia bojaźni. Wenn ich weiß, dass jemand mich von Herzen liebt. Bo ja, jeżeli wiem, że ktoś mnie z całego serca miłuje, dann fürchte ich mich nicht vor ihm. To przecież się tego kogoś nie boję. Und so sagt Johannes, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. I dlatego Jan mówi, że miłość doskonała usuwa bojaźń, wypędza bojaźń. Gott hat uns geliebt mit einer vollkommenen Liebe. Bóg nas umiłował doskonałą miłością. Und wenn wir diese Liebe betrachten, i gdy my będziemy rozważali tą miłość, dann verschwindet jede Furcht. Wtedy zniknie wszelka bojaźń. Denn sagt er weiter, wer sich fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Gdyż dalej mówiąc w 18 wierszu, kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Wenn ein Glaubender sich noch vor Gott fürchtet, jeżeli wierzący jeszcze dalej boi się Boga, dann ist das ein Mangel an Vertrauen in die Liebe Gottes. To oznacza brak w zaufaniu w miłość Bożą. Johannes möchte, dass wir
immer in diese drei Richtungen blicken. Jan chciałby, abyśmy my ciągle spoglądali w tych trzech kierunkach. Zurück zum Kreuz. Wstecz do krzyża. Aufwärts zu Gott. W górę do Boga. Vorwärts ans Ziel. Do przodu, do celu. Und ein Panorama der Liebe wölbt sich über uns. I cała panorama miłości rozprzestrzenia się przed nami. Und wenn wir glücklich sind in dieser Liebe Gottes, i gdy jesteśmy szczęśliwymi w tej miłości Bożej, dann vermögen wir auch in der Praxis einander zu lieben. Wtedy będziemy też i w stanie również i praktycznie siebie nawzajem miłować. Ich sagte, Vers 19 ist die Überschrift dieses Abschnittes. Ja już na początku powiedziałem, że wiersz 19 to tytuł nad naszym przeczytanym urywkiem. A vers 19 ist auch die Schlussfolgerung dieses Abschnittes. Ale również i wiersz 19 to wnioski, które płyną z tego urywku. Wir lieben, weil uns zuerst geliebt hat. Miłujemy więc, gdyż On nas przedtem umiłował.